Asia Siowo! Witajcie! Dziś pokażę Wam, jak zrobić słoneczniki ze wstążki. Szczegółową listę wszystkich potrzebnych przedmiotów znajdziecie w opisie tego filmu. Ze wstążki o szerokości 25 mm ucinam paski długości 11 i 7 cm. Składam krawędź do boku i na dół. Składam boki do środka i opalam dół. Zaciskam. Tak robię pozostałe płatki. Liście robię w kilku długościach z pasków 5, 8 i 10 cm. Wycinam kształt liścia. Opalam krawędzie. Składam boki do środka. Opalam dół i zaciskam. Tekturowe kółko o średnicy około 3 cm pokrywam żółtą wstążką. Od drugiej strony przyklejam liście. Mocuję rząd dużych płatków. A następnie rząd małych. Środek maskuję ziarnami kawy. Kilka drucików łączę taśmą florystyczną. Dodaję liście. Przyklejam do słonecznika. Miejsce łączenia maskuję kawałkiem wstążki. Gąbkę maskuję sizalem. Wbijam słoneczniki. Na koniec przyklejam kilka liści. I gotowe! Takie słoneczniki to fajna dekoracja, o którą nie musimy dbać, a będzie cieszyć nasze oko przez cały rok. Długość łodyg i liczbę kwiatów możecie oczywiście dopasować według własnego pomysłu. Zajrzyjcie na mój kanał, gdzie znajdziecie inne sposoby na wykonanie słoneczników. Na dziś to tyle! Pozdrawiam! Pa, pa!